Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Reprezentuję Centralne Laboratorium Badawcze w Krakowie i chciałem Państwu powiedzieć kilka słów na tematy może troszeczkę inne niż te, które do tej pory były poruszane, chociaż ostatnie dwa referaty już były bardzo blisko mojej tematyki. Moje zagadnienie związane jest może nie tyle z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na człowieka i jego zdrowie, natomiast bardziej skupię się na prawidłowym wyznaczaniu wartości tego pola w środowisku i tutaj pewnymi zagadnieniami z tym związanymi. I nie ukrywam, że w tej kwestii bardzo dobrze współpracuje z nami Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Krakowie. Wspomógł nas zakupem bardzo dobrej aparatury pomiarowej. Wspomaga cały czas, nawet pokrywając koszty wzorcowania niektórych sond, które są stosunkowo drogie. Jednakże są to bardzo ważne rzeczy w całym procesie pomiarowym, aby trafnie określić wartość tego promieniowania w środowisku, a przede wszystkim określić, czy występują przekroczenia tego promieniowania w środowisku, a jeżeli występują, to na jakim poziomie. Ja reprezentuję laboratorium, które może się pochwalić dosyć długą tradycją. Praktycznie gdzieś około 20 lat jesteśmy laboratorium akredytowanym w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Przez te całe lata zebraliśmy szereg doświadczeń pomiarowych. Cały czas się rozwijamy, patrząc na to, jakie są możliwości pomiarowe, ale też musimy mieć na uwadze, że nasze badania muszą być przede wszystkim bardzo spójne i ściśle reprezentować obowiązującą metodykę, referencyjną metodykę pomiarową. W zasadzie w tej chwili mamy dwa takie dokumenty, które mówią o sposobie realizacji takich pomiarów. Jedna metodyka dotyczy pomiarów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, natomiast druga dotyczy pomiarów kontrolnych. Tutaj Pan Profesor wspomniał troszeczkę na temat metodyki referencyjnej dotyczącej promieniowania elektromagnetycznego w zakresie monitoringu. Najprawdopodobniej ona powinna troszeczkę nadążać za upływem czasu. Natomiast póki co jest to jedyna metodyka do pomiarów monitoringowych obowiązująca na terenie naszego kraju i wszystkie wyniki, które są wykonywane zgodnie z wymogami tej metodyki, mogą być między sobą porównywalne, bo nie można dopuszczać do sytuacji takiej, że pojawia się szereg różnych ośrodków, które wykonują pomiary, przy czym jedni wykonują zgodnie z metodyką referencyjną, a inni z jakąś własną swoją metodyką, gdzie tak naprawdę te wyniki pomiędzy sobą nie są spójne i nie są porównywalne. To trzeba mieć na względzie, że jeżeli chcemy porównywać jakieś wyniki, to musimy mieć dokładnie jasną, określone, w jaki sposób zostały wykonane i wtedy zastanowić się, czy istnieje możliwość ich porównania między sobą. Tutaj Państwu wyświetliłem cały zakres akredytacji, który posiadamy w naszym laboratorium. Jest to zakres, który zasadniczo w pełni pokrywa wszystkie wymogi, które na dzień dzisiejszy można wykorzystywać do pomiarów promieniowania pól elektromagnetycznych. Nie ukrywam, że nasze laboratorium jest prekursorem tych wszystkich badań, bo praktycznie od momentu, kiedy była możliwość akredytowania się, od razu przystąpiliśmy do tego i postępujemy zgodnie z wymogami. O, tutaj kilka fotografii czegoś, co nam bardzo pomaga w realizowaniu naszych badań. Tak jak wspomniałem, gmina Kraków bardzo nas pomogła, między innymi zakupem miernika SRM 3006, jak również obok, zaraz na zdjęciu widzimy bardzo ważny element procesu pomiarowego, jest to tak zwany tester sond. Jest to urządzenie, które pozwala nam w krótkim czasie sprawdzić, czy sonda działa, czy działa prawidłowo, czy nie ma jakichś odchyłek od normalnej pracy. Trzeba mieć na względzie, że wykonując takie badania, jest to rutynową czynnością. To jest bardzo ważna rzecz przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów, bo tak naprawdę promieniowania nie widać, ani słychać. I jedyną rzeczą, ani czuć.
Znaczy może czuć, jak będzie to promieniowanie już dosyć wysokie i zacznie nam grzać po skórze. To wtedy, wtedy czuć, ale to mówimy wtedy o promieniowaniu rzędu 120-130 watów na metr kwadratowy, a tak naprawdę my przemieszczamy się do 0,1 wata na metr kwadratowy. Także czuć nie będziemy na pewno. Natomiast to, co wspomniałem, miernik trzeba sprawdzić od razu przed przystąpieniem do badań, bo tak naprawdę nie wiem, czy on wskazuje, coś co pokazuje to jest prawda, czy to jest fałsz. W związku z powyższym to urządzenie, które tu prezentuję, jest bardzo, bardzo ważnym elementem procesu pomiarowego. Współpraca z Urzędem Miasta w Krakowie, z Wydziałem Kształtowania Środowiska od kilku lat się rozszerza. Urząd Miasta Krakowa dysponuje urządzeniem, które się nazywa ekspozymetr. W chwili obecnej wszystkie badania na terenie gminy miejskiej Kraków, zanim zostaną zrealizowane przez nasze laboratorium, są poprzedzane badaniami ekspozymetrem. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że stacje bazowe pracują na różnym wydatku energetycznym. One w skali doby zmienia się poziom promieniowania, który z siebie generują. I to jest jak najbardziej pewna fizyka obciążenia stacji, wykorzystania i tak dalej. W związku z powyższym, aby jak najbardziej dokładnie określić poziom promieniowania takiej stacji bazowej, wszystkie nasze badania na terenie gminy Kraków poprzedzamy, oczywiście współpracując z Urzędem Miasta, z Państwem, którzy z ramienia tego urzędu takie badania realizują, poprzedzamy całodobowym rozpoznaniem pracy takiej stacji. Jest to informacja bardzo ważna z punktu widzenia tego, kiedy z naszej strony te badania wykonać, o której godzinie doby i tak dalej. Tak jak tutaj taki krótki schemat, mniej więcej jakie jest postępowanie w ramach skargi przekazanej do naszej instytucji. Skarga trafia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Następnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kieruje zlecenie do naszego laboratorium na wykonanie takiego badania. W międzyczasie pozyskuje niezbędne informacje dotyczące danej stacji bazowej. W międzyczasie kontaktuje się z Urzędem Miasta Krakowa z prośbą o przeprowadzenie całodobowych pomiarów promieniowania, najlepiej jak to jest u tej osoby, która się skarży, bo mamy wtedy bezpośrednią obserwację tego, co u tej osoby się dzieje w skali doby. Później, po uzyskaniu tych wszystkich niezbędnych informacji, które są bardzo potrzebne do prawidłowego procesu pomiarowego, nasze laboratorium wykonuje pomiary. Oczywiście te pomiary są dostosowane do tych godzin, w których rozpoznano na podstawie pomiarów dozymetrem, w którym rozpoznano te największe oddziaływania stacji bazowej. No i wykonujemy sprawozdanie z takich badań, przekazujemy do Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który na podstawie zamieszczonych tam wyników dokonuje dalszej procedury inspekcyjnej. A tutaj takie małe podsumowanie, żeby pokazać, jak ta współpraca się rozrasta. W roku 2018 mieliśmy dwie sprawy takie, które były poprzedzone pomiarami dozymetrycznymi, dozymetrem. W roku 2019 jest już to 5 spraw i będą kolejne. Przed nami kolejne lata, miejmy nadzieję, tak dobrej współpracy jak w tej chwili. Pozwoliłem sobie tutaj zamieścić fragment takiego raportu, bo jest to dla nas bardzo cenna informacja z niego płynąca. Przede wszystkim, najwyższą średnią wartość zanotowano, prawda? To jest taka informacja, której naszymi urządzeniami pomiarowymi nie jesteśmy w stanie określić. Chodzi o to, że nasze urządzenia pomiarowe nie dają nam możliwości całodobowej obserwacji. Natomiast ekspozymetrem
takie całodobowe rozpoznanie można zrobić i to daje nam informację, proszę bardzo, 21.10, 21.30. Wtedy zanotowano jakby największą aktywność tej stacji bazowej i na bazie tego my dostosowujemy nasze godziny pomiaru do tego, co nam schodzi z takiego raportu. Tu jeszcze reszta tych wniosków. Co chciałem podkreślić? Trzeba mieć na uwadze, że ekspozymetr jest urządzeniem bardzo potrzebnym, jednakże też trzeba mieć wiedzę o jego ograniczonej przydatności. Z tego względu, że ekspozymetr daje nam możliwość zrobienia takich badań rozpoznawczych. Przede wszystkim pokazuje nam trendy. To jest bardzo ważna rzecz. Właśnie w tych badaniach całodobowych, żeby określić trendy, jakie występują w tej dobie. Bo natomiast pomimo prób kontaktów z producentem, tak do końca ja nie mam pełnej świadomości, co ten ekspozymetr mierzy. To podaje wartości, natomiast najważniejszą rzeczą informacyjną dla nas to jest zmiana i określenie trendów, a przede wszystkim określenie tych najmniej niekorzystnych, największego obciążenia stacji. Proszę zobaczyć, dynamika ekspozymetru do 6 V na metr, prawda? Mogłoby to wskazywać, że ten ekspozymetr mierzy wartości do 6 V na metr, aczkolwiek nie uzyskałem potwierdzenia tego, czy tak jest. Ale z drugiej strony, jeżeli mając na względzie poziom dynamiki 61,6 dB, jeżeli ten przedział pójdzie w górę, to obetniemy sobie dół, czyli nie będzie mierzył niskich wartości. Ale tak jak powiedziałem, nie wiem, bo nie mam takiej informacji. Tutaj mamy pewną informację o jego dokładności, prawda? Jest to, powiedzmy, że odchylenie od pewnych wartości, tylko ja mam takie, też nie udało mi się dotrzeć do pełnej informacji, w jaki sposób jest uzyskana taka tabela. Jest to bardziej rozkład funkcji częstotliwości niż charakterystyka dynamiczna takiego ekspozymetru. Ale proszę zobaczyć, że odchylenie od wartości, ono oscyluje na poziomie, no, powiedzmy, ponad 1 decybel, a minimum, maksimum 1,8 dla jednej konkretnej częstotliwości. To jest dużo. W skali logarytmicznej 3 decybele to mamy podwojenie wartości. Także też trzeba mieć świadomość tego, bo niejednokrotnie te wartości w decybelach, one są bardzo dobre, bo one dużo chowają w sobie, prawda? Spłaszczają nam to wszystko. Tutaj pozwoliłem sobie zaprezentować Państwu troszkę informacji ze świadectwa wzorcowania, ale już aparatury pomiarowej, takiej przeznaczonej do wykonywania pomiaru zgodnie z obowiązującą u nas metodyką referencyjną. Tu jest akurat wzorcowanie na odporność elektromagnetyczną. Czyli to jest informacja o tym, jaki wpływ na wynik pomiaru mają częstotliwości, których nie mierzymy. I proszę zobaczyć, to jedna przykładowa sonda. Nie podajemy producenta, nie podajemy typu, ale chciałem tylko podkreślić, jak ważną rzeczą jest świadomość takich rzeczy przy ocenie wyników. Proszę zobaczyć, jak duży wpływ na wynik pomiaru ma sąsiedztwo 50 Hz. Okazuje się, że sonda, która jest dedykowana do pomiaru w zupełnie innych wartościach częstotliwości, w momencie, kiedy zbliżamy się do niej, z nią do na przykład linii elektromagnetycznej, powoduje, że nie mając innych częstotliwości, przy poziomie na przykład 10 kV mierzymy 350 V na metr, prawda? 1 kV, czyli to jest wartość dopuszczalna przy linii elektroenergetycznej na dzień dzisiejszy, to już miernik nam pokaże 2,9 V. Kiedy nie ma tam ani jednej częstotliwości z tego zakresu, który obejmuje sonda pomiarowa. To samo, proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy tam niżej w tej czerwonej ramce, coś to mi się zgadza, o jest, to tutaj.
proszę zobaczyć, znajdując się w polu o częstotliwości 50 MHz o poziomie tam 11 V na metr, nasz miernik pokaże 7. A wydaje nam się, że my tego w ogóle nie mierzymy. Po prostu do danego pasma częstotliwości ściągamy coś, co jest poza pasmem, o którym wiemy, że chcemy zmierzyć. To kolejna rzecz, taka bardzo ważna w wykonywaniu pomiaru. Tu mamy przykład charakterystyki dynamicznej. Też świadectwo wzorcowania. Oczywiście to wszystko, co pokazuję, to są badania wykonane przez akredytowane laboratorium wzorcujące, które posiada specyficzne urządzenia do tego, żeby taką sondę zbadać, żeby przebadać taki miernik, żeby zobaczyć, co on mierzy tak naprawdę. Proszę zobaczyć. Miernik pokazuje nam pole o wartości 0,1 do 0,38 V na metr. Tyle możemy szczytać na mierniku, a w rzeczywistości jest tam 0. Też bardzo ważna informacja, żeby wiedzieć, którą sondę, w którym momencie i do czego zastosować. Jak widzieć, takie sondy do pomiarów pola to praktycznie do 0,5 V nie wolno używać. Z tego względu, że pomimo faktu, że miernik coś pokazuje, tam mamy 0. Tam nie mamy promieniowania. Dlaczego? To jest tak zwany dolny próg pomiarowy urządzenia. Dużo łatwiej jest mierzyć pola o dużym natężeniu, natomiast w każdych pomiarach, bez względu na to, czy to jest promieniowanie, czy inne komponenty środowiskowe, bardzo trudną rzeczą do określenia jest określenie wartości, danej wartości, jeżeli ona jest na granicy rozpoznawalności przez urządzenie pomiarowe. Do takich wyników trzeba podchodzić z bardzo dużą dozą nieśmiałości. Trzeba mieć pełną świadomość tego, że takie wyniki mogą nie do końca być trafione. Trudno porównywać między sobą takie wyniki, z tego względu, że każdy z nich może obrazować zupełnie coś innego. Mamy mały czasu, dlatego chciałem się skracać, ale jeszcze tylko dwa słowa w kontekście poprzedniego referatu pana profesora Zmyślonego dotyczącego wartości dopuszczalnych. Wartości dopuszczalne w naszym kraju, powiedzmy, że tam oscylują dla różnych zakresów częstotliwości, ale można powiedzieć, że tam te 7 V na metr to jest ta wartość, o której najczęściej mówimy. Co trzeba podkreślić? W naszym kraju laboratoria pomiarowe, które wykonują takie pomiary, mierzą wartość maksymalną promieniowania elektromagnetycznego, jaka występuje za cały okres pomiaru. Natomiast to, do czego się dąży i robią to inne kraje, oni mierzą poziom tak zwanego RMS-a za okres 6 minut. Coraz częściej się to pokazuje. Z naszych porównań takich wyników, mierzone wartości maksymalne są co najmniej o 50% większe w porównaniu do RMS-a takiego 6-minutowego. Też trzeba mieć na uwadze, że nawet jeżeli będzie pewna zmiana w tych wartościach dopuszczalnych, to chociażby sposób wyznaczania tej wartości ma istotny wpływ na to, jaki jest ten wynik, czy on jest porównywalny do wartości dopuszczalnej, czy też nie. I tak nawiązując do zasady ostrożności dotyczącej promieniowania 5G, żeby chociaż trochę odnieść się do tematyki konferencji. Nowa technologia 5G. Na tą chwilę nie umiem odpowiedzieć, czy jesteśmy przygotowani sprzętowo do realizacji pomiarów takich. W mojej ocenie jeszcze nie. Metodologicznie również nie. I czy nasze wartości dopuszczalne też będą podążać za daną technologią, znaczy w sensie takim, czy będą wartości odniesienia, które będziemy mogli stosować, bo to jest jakby poza nami. My mamy tylko jak najtrafniej, jak najlepiej określić tą wartość, która występuje w środowisku. Dziękuję Państwu.